kochani, dzisiaj na obiad nowe oblicze Dala, czyli z naleśnikiem gryczanym. Bardzo jestem ciekawa, jak to będzie smakowało. Banalny przepis. Jeżeli się udało, to oczywiście się nim z Wami podzielę. Oficjalny dzień dobry, kochani. Witam Was w nowym tygodniu. Co mogę Wam powiedzieć? Wróciłam z Polski, mam przed sobą tydzień w Edynburgu, to tydzień walentynkowy. Dla wszystkich zainteresowanych tematem. Właśnie kupiłam sobie bilety do kina na piątek. Piątek będzie ekstra dniem. Natomiast dołączyłam też do Yoga Society i będę chodzić na zajęcia jogi od tego tygodnia. Po prostu coś mnie tknęło. Tknęło czy tchnęło? O to jest pytanie. W każdym razie jest przepiękny dzień, ma być już wiosna, jest około 10 stopni, czy ma być od jutra około 10 stopni. Także w tle słychać pralkę, która bardzo dudni. Ja się oczywiście uczę i mam bardzo dużo nauki, ale też środa będzie super dniem. Wszystko Wam oczywiście pokażę i cieszę się, że jesteście ze mną już kolejny tydzień. Słuchajcie, zachciało mi się deseru i w poprzednim vlogu pokazywałam Wam, że kupiłam sobie brownie. Nie zjadłam go, więc teraz po prostu posypałam je owocami leśnymi i oto mój super deser. No jeszcze z łazienki do Was nie gadałam, więc kilka słów o moim dzisiejszym dniu. Słuchajcie, miałam taką akcję, że postanowiłam zapisać się do stowarzyszenia jogi, bo nawet o tym mówiłam. Wyszłam z domu na zajęcia i po 200 metrach zawróciłam. Stwierdziłam, że nie zrobiłam dzisiaj prawie nic i nie należy mi się ten wypad. Powiedziałam, że to byłyby jakieś ponad 3 godziny z mojego życia, bo chciałam iść tam pieszo. W związku z tym wróciłam, słuchajcie, zmontowałam film i poszłam biegać, bo biegłam do sklepu, nie miałam żadnych rzeczy, bo przecież wczoraj wróciłam z Polski i zrobiłam super zakupy spożywcze. I w tym tygodniu będę robiła stir fry, super sałatkę z czarną komosą, taką a la tabula. No i do piątku powinno mi starczyć. Kupiłam też kawę, bo słuchajcie, zepsułam młynek do kawy. Nie udało się go naprawić, więc musiałam kupić mieloną kawę. Starałam się kupić taką fair trade. Niestety nie znalazłam żadnych opakowań z recyklingu. No ale następnym razem po prostu dokonam lepszego wyboru, a tak to będę miała kawę na jutro. I w ogóle kupiłam mega makaron z edamame, czyli z takich młodych fasolek sojowych. Czekajcie, muszę... No i generalnie jest 19 i teraz chyba odrobię sobie pracę domową, a jutro mam w planach dalszą naukę, także super nuda, nic ciekawego. Generalnie dla wszystkich zainteresowanych to zmywam makijaż olejkiem oczywiście z Natu Handmade i potem przycieram twarz namoczonym wacikiem, tak żeby się pozbyć wszystkiego. Dzisiaj zaczęłam używać nowego produktu do cery, bo jak widzicie, odpukać. Moja cera jest naprawdę w super stanie, za co jestem mega wdzięczna. Dlatego mam teraz taki bardzo lekki podkład. Jejku, o Boże, myślałam, że mówię od 7 minut. Na szczęście nie, bo to byłaby strata Waszego czasu. W każdym razie jutro będę miała naukę i chyba nic więcej nie planuję. Planuję odkurzyć, planuję posprzątać i będę się uczyła najpewniej w bibliotece, bo po prostu w domu idzie mi to fatalnie. I postanowiłam ten tydzień to nie kupować lunchu w szkole, tylko gotować swoje rzeczy, przynosić swoje rzeczy, bo jest to bardziej ekologiczne, gdyż tak jak wiecie, u mnie w szkole są takie opakowania, tak? Niby one są jakiegoś tam do kompostu, ale szczerze mówiąc, to dowiedziałam się właśnie, że bardzo wiele produktów, które nadają się do świetnego dalszego przetworzenia, nigdy nie trafia do sortowni. W związku z tym jest to średnie. No, w środę, jeszcze dodam Wam, że w środę mam fajny dzień, bo spotykam się z fotografką i będziemy robić zdjęcia w Edynburgu. No, w czwartek są walentynki, także zobaczymy. A w piątek idę do kina i na super kolację. W sobotę jest live, a w niedzielę idę na brunch z koleżanką. A w międzyczasie oczywiście nauka, praca
i dobre vibesy. W środę oczywiście też bachata. Pytaliście, dlaczego mówię bachata, bo to po prostu sobie spolszczyłam. Wiadomo, że mówi się bachata, salsa, ale nie będę w normalnym polskim zdaniu mówiła bachata, tylko po prostu bachata, moi drodzy, to pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że jak mówię, że jestem strasznie zmęczona i ledwo żyję i padam na twarz, to jest oczywiście względne. I to nie znaczy, że jestem na skraju śmierci, tylko po prostu sobie trochę marudzę i jakby przesadzam. Ale i tak widzicie uśmiech na moich ustach. A druga rzecz, którą dzisiaj wyczytałam w komentarzach, to było, że mówię, że jestem podekscytowana, tak jakbym po prostu chciała pójść spać. Nie wiem czemu, zazwyczaj wydaje mi się, że jestem taka dosyć pobudzona. No niemniej jednak muszę zmyć twarz i już nie będę was zanudzać. Widzimy się pewnie jutro. Na kolację zrobiłam sobie grapefruta, ogórka, jabłko z cynamonem, a do tego masło orzechowe. Nie wiem, co mi przyszło do głowy, miałam na to niesamowitą ochotę. Dajcie znać, czy ktoś mnie rozumie. Postanowiłam ten tydzień, a raczej od tego tygodnia, to przynosić własny lunch. Dzisiaj jest dal, nawet wam go nie pokazuję, bo u mnie wyjadanie resztek. W każdym razie jestem szczęśliwa, że udaje mi się tego dotrzymywać. Chciałam się wam pochwalić, bo zrobiłam sałatkę w stylu tabula, ale z tym, z czarną komosą, do tego granat, ogórek, pietruszka, cebulka, cytryna, orzechy, nerkowca i sól, pieprz. Rozważam tahini, ale generalnie jestem z siebie bardzo dumna. I mamy normalnie otwarte, tutaj jest tak ciepło. Kolejny dzień i kolejna randomowa kolacja. Mam, słuchajcie, fazę na owoce i surowe warzywa. Moje ciało o to prosi, więc ja go słucham i testuję moją tabula. Dam znać, czy dobra. Zrobiłam małe przemblowanie, jestem ciekawa, co myślicie. Zmieniałam pościel, więc teraz wszystko jest piękne i białe. Dorzuciłam jedną poduszkę, ale największa zmiana zaszła tutaj, bo strasznie dużo miejsca zajmowało mi to biurko w ten sposób. A teraz mam je tak ułożone, w ogóle z niego nie korzystam, więc to jest kwestia po prostu przełożenia tego w jakieś inne miejsce. Odsunę się, żebyście to lepiej widzieli. Ręczniczki się suszą. Tutaj po prostu jest to krzesło, które jest nikomu do niczego niepotrzebne, ale nie będę miał go po prostu gdzie odstawić. No, przez to tutaj jest więcej miejsca i mogę sobie na spokojnie tutaj ćwiczyć jogę, bo nie miałam za bardzo jak, a to mnie bardzo motywuje. Bardzo, bardziej motywuje. No, tutaj mamy oczywiście jakieś takie rzeczy nocne. Będę sobie oglądała film dzisiaj i chyba będzie to Interstellar, którego wcześniej nie oglądałam. A z tej strony praktycznie bez zmian, tylko tutaj doszły buty i mój zepsuty młynek. No, także tyle powiem. O, ja się w ogóle dzisiaj nie pokazywałam. Dzień dobry. Jest 20 i ja dzisiaj mam, testuję moje naturalne włosy przed jutrzejszą sesją zdjęciową. Jestem ciekawa w końcu, nie wiem, co się ubiorę. No, w każdym razie taki look domowy. Właśnie odkryłam, po co mi jest to krzesło. Żeby szykować sobie dziuchy. Jeżeli chcecie poznać logikę mojego działania, to wygląda ona tak, że od kilku dni chodzę i mówię, że nie chcę nic planować i nie kupuję żadnych biletów lotniczych w najbliższym czasie, że po prostu żyję sobie chwilą i właśnie kupiłam bilety do Szwajcarii. Na maj. Nie rozumiem samej siebie. Możecie być ze mnie dumni, bo ta pozycja oznacza, że właśnie zrobiłam wieczorną jogę. W końcu się zmotywowałam do jogi, a to dlatego, że przestał mi działać internet, więc nie mogłam oglądać filmu. Macie tak czasem? Pozazdrościłam Weronice z Faumaga i zrobiłam sobie dzisiaj pankejki. Zobaczcie. Chcecie przepis? Chcecie przepis? Dajcie znać. Słuchajcie, nie wiem czemu tak jest, że kiedy ja zasiadam do nagrania czegoś fajnego dla was, to mruga mi bateria, więc mam szczerą nadzieję, że mój aparat nie wyładuje się, kiedy będę nagrywała ten klip dla was, bo bardzo jestem podekscytowana, gdyż wrzuciłam na Instagrama taką informację, że planuję zrobić film typu czytam wasze założenia na mój temat, czyli I'm reacting to your assumptions about me. I otworzę sobie teraz odpowiedzi, nie wiem ile ich jest, ale
sporo i postaram się przeczytać jak najwięcej, a szczególnie te, które rzuciły mi się w oczy, się powtarzają. Aczkolwiek nie wczytywałam się w nie za bardzo, także będzie to dosyć spontaniczne. To była fajna rzecz na początku. Źle się czujesz w niefajnie urządzonym wnętrzu. Coś w tym jest, zdecydowanie moja wystrój, moje otoczenie, nawet moja dzielnica, ale przede wszystkim tak pomieszczenie, czy też dom, w jakim się znajduję, bardzo na mnie wpływa. I staram się być w miejscach, w których mi się podoba, tak żebym czuła się komfortowo. To było jakieś dziwne, słuchajcie, bardzo mnie to zdziwiło. W ogóle chciałam na początku jeszcze dodać, że to widać, kto to napisał. To nie jest anonimowe, ja dokładnie widzę, kto mi napisał konkretny komentarz, więc niektóre osoby zaszalały, chyba myśląc, że to jest totalnie anonimowe. Bo padł tekst, robisz dużo rzeczy tylko dlatego, że są modne lub na czasie. Myślę, że jeżeli coś jest modne i o tym słyszę i mi się spodoba, to to robię, ale nie robię rzeczy tylko dlatego, że są modne. Kolejne założenie pojawiło się bardzo często, mianowicie jesteś perfekcjonistką. Tak jak ktoś napisał w pozytywnym do tego słowa znaczeniu, zgadza się, jestem perfekcjonistką, ale i w tym pozytywnym, i w tym negatywnym, bo jeżeli coś nie jest tak, jak sobie to wymyśliłam, to po prostu nie daje mi to spokoju i potrafię być bardzo, bardzo, bardzo wymagająca, szczególnie wobec siebie. I jestem takim dziwnym typem, w tle szczeka pies. Jestem takim dziwnym typem perfekcjonistki, bo nie jestem tą osobą, która siedzi, dłubie skrupulatnie, długo się czymś zajmuje, żeby było idealne, tylko ja bym chciała tak przysnąć się po powierzchni i to załatwić, bo jestem człowiekiem bardzo, bardzo chaotycznym. Chciałabyś mieć dwójkę dzieci. To by było bardzo słodkie. Nie wiem. Zawsze chciałam mieć dwójkę dzieci, ale ostatnio myślałam może trójkę, ale szczerze mówiąc zupełnie nie zastanawiam się nad tym. Chcesz jak najszybciej zakończyć studia i robić rzeczy związane z weganizmem. Ta część związana z weganizmem też, ale nie do końca, natomiast to prawda, chcę już mieć z głowy te studia i zająć się życiem. Bardzo wiele osób mówiło, że jestem super zorganizowana. I tak, i nie. Uwielbiam planować i organizować, ale tak jak mówię, jestem chodzącym chaosem. Więc prawdopodobnie dla większości ludzi wyda się, że jestem bardzo zorganizowana, ale mnie się wydaje, że po prostu błądzę po ciemku. Masz super kontakt z bratem? Tak. Mojego brata kocham nad życie i jest moją ukochaną osobą na ziemi. Parę razy pojawiło się, jesteś spokojną i pewną siebie osobą, która dobrze zna siebie i nic nikomu nie udowadnia. To było bardzo miłe. Myślę, że już teraz dobrze znam siebie. Raczej staram się nikomu nic nie udowadniać, ale jesteśmy tylko ludźmi, więc zdarza mi się. Spokojna? Nie. Słuchajcie, to się pojawiło tyle razy. Zależy też może w jakim znaczeniu. Ja jestem kompletnie niespokojna. Jestem bardzo emocjonalna, wszędzie mnie pełno. I może w niektórych sytuacjach zachowuję się spokojnie, ale w środku jestem po prostu totalnym wulkanem. Ale myślę, że jestem pewna siebie. Od zawsze, na większości płaszczyzn. Jesteś nastawiona mocno na samorozwój, rozwijasz się chętnie w wielu dziedzinach. Tak. Uwielbiasz niezależność i lubisz radzić sobie sama. Zdecydowanie tak, aczkolwiek po prostu przyzwyczaiłam się do tego, że muszę radzić sobie sama, a kiedy mogę polegać na kimś, to jest to dla mnie ogromna przyjemność. Także nie jestem taką osobą, która chce za wszelką cenę zrobić wszystko sama. Jeżeli czuję, że ktoś chce przyjąć inicjatywę, jestem najszczęśliwszą osobą na świecie. I teraz moje ulubione. Słuchajcie, to jest moje ulubione. Myślę, że masz partnera, ale nie pokazujesz go w swoich vlogach, bo nie jest weganinem. Bardzo mnie to rozłożyło. Myślę, że... Nic nie powiem. Szybko uczysz się języków. Tak, tak, to zawsze była taka moja ulubiona dziedzina w szkole. Wszystkie twoje decyzje są przemyślane, rzadko spontaniczne. Muszę przyznać, że trochę tak i to mnie wykańcza, bo za bardzo wszystko analizuję i trochę mnie to denerwuje na co dzień i staram się być jak najbardziej spontaniczna. Jesteś introwertykiem? Chyba nie. Ja chyba jestem introwertycznym ekstrawertykiem. To już kiedyś mówiłam, że nie mam zupełnie problemu z tym, że mówię o swoich uczuciach, ale potrzebuję dużo czasu spędzać sama ze sobą. Masz bardzo dużo, ale nie jesteś rozpuszczona, bo rodzice cię dobrze wychowali. Nie wiem, czy mam bardzo dużo, to jest względne, ale na pewno wiem, że jestem bardzo wdzięczną i uprzywilejowaną osobą, bo urodziłam się w warunkach, gdzie mam dach nad głową, mam rodzinę i mam co zjeść, także myślę, że mam bardzo dużo i wszyscy my mamy bardzo dużo.
ale tak, nigdy nie uważałam, że jestem osobą rozpuszczoną, nigdy nikt nie powiedział mi, że się tak zachowuję i na pewno duży wpływ miało tutaj wychowanie moich rodziców. W ramach kontrastu ktoś napisał, że jestem introwertykiem, tutaj ktoś napisał, że jestem ekstrawertykiem, więc no. Introwertyczny ekstrawertyk. Masz super życie, robisz to, co kochasz, masz minimum problemów, nie musisz się martwić. Mam super życie, robię to, co kocham. Mam tyle samo problemów, co wszyscy inni i martwię się również. Nie powiem, że martwię się tyle, co inni, bo staram się nad tym pracować i nie zamartwiać się. Mój pradziadek, którego nigdy nie poznałam, prapradziadek, mówił, nie martw się na zapas. Troszkę mało się uśmiechasz, czasem na filmach wydajesz się sztywna. Nie hejt, zdrówka. Dziękuję. Słuchaj, uśmiecham się bardzo dużo na co dzień. Wiem, że wydaje się sztywna, bo od zawsze miałam coś takiego, że ludzie, którzy mnie nie znali, postrzegali mnie jako taką osobę totalnie... Natomiast przy bliższym poznaniu wiedzielibyście, że zupełnie tak nie jest. Jesteś duszą artystyczną. Wydaje mi się, że tak. Nigdy bym tak o sobie wcześniej nie powiedziała, ale teraz jak sobie myślę o różnych sposobach, w jaki daję upust gdzieś tam mojej kreatywności, to myślę, że tak. Zawsze byłaś ułożonym dzieckiem. Tak, raczej tak. Jesteś bardzo dojrzała jak na swój wiek. Myślę, że to, że mieszkałam tyle w różnych miejscach za granicą, tego mnie nauczyło, także sądzę, że tak. Coś nowego. Dbasz o dobro innych ludzi, ale często zapominasz o sobie. Myślę, że tak nie jest, że zawsze stawiam siebie w czołówce, dlatego że wierzę w to, że jeżeli ja dbam o siebie, to mogę lepiej dbać o innych. Cenisz sobie luksusy, ale potrafisz cieszyć się z małych rzeczy. Jak najbardziej, 100%, zgadzam się. Jesteś osobą miłą, ale jeśli coś się nie pasuje, to jasno stawiasz granice. Totalnie, Boże, we mnie tak dobrze znaczy, to jest niesamowite. Dokładnie tak, to jest kwintesencja mojej osoby. Jakby nie wolno dać sobie wejść na głowę i ja zawsze, jeżeli coś uważam, że ktoś robi nie w porządku, od razu to adresuję, jestem bardzo bezpośrednią i szczerą osobą. Trudno ci uprowadzić z równowagi. To jest ciekawe, bo kiedyś powiedziałabym, że absolutnie nie, że po prostu jestem totalnym furiatem. Teraz tak, naprawdę trudno jest zajść mi za skórę. Myślę, że nie lubisz chodzić na imprezy i często spędzasz czas we własnym towarzystwie. Bardzo lubię chodzić na imprezy, ale raz na tydzień, raz na dwa tygodnie. Ale też bardzo lubię swoje towarzystwo. W szkole bardzo dobrze się uczyłaś. Tak. I to też się parę razy pojawiło. Tak. Zawsze miałam super randzkie oceny. Brakuje ci jednej rzeczy, żeby być w pełni szczęśliwą, ale nie wiesz, co to jest i cały czas poszukujesz. Ja staram się być w pełni szczęśliwa. Nie wiem, co to znaczy być w pełni szczęśliwą, czy kiedykolwiek jesteśmy w pełni szczęśliwi. To jest temat na osobny film. W trakcie nagrywania, moi drodzy, padł mi telefon. Więc wrócę do was w drugiej części filmu, z tymi założeniami na mój temat, śmieszna sprawa. A teraz idę się spotkać z Roxanną, która jest fotografem, będziemy robiły zdjęcia. Także bardzo się cieszę, potem wrócę do domku, zjem coś i lecę dziś oczywiście na moje tańce. Kochani, jesteśmy po naszej sesji i nie mogę się czekać, aż zobaczycie efekty. Będą u ciebie na Instagramie, na Instagramie może. U mnie na pewno też i myślę, że mam okładkę na nową serię podcastów i szukam się sobie fajne projekty, także miałyśmy cudowne kilka godzin i może jeszcze się pojawi. Oczywiście, że tak, Boże, Karen, jesteś niesamowitą osobą. O, hello. Hi. Kochani, zmieniłam strój, co prawda przedniego wam w ogóle nie pokazałam i to był duży błąd, ale zobaczcie to na zdjęciach na pewno. Ale postanowiłam zmienić spodnie na spódniczkę, ponieważ w końcu idę na zajęcia tańca, ale mam płaskie buty w tym tygodniu, moje sztyblety, dlatego że nie chcę być wyższa od chłopaków i być najwyższą kobietą, chociaż mam tylko 1,70 m. No, moja czapka z TK Maxa i lecę. Słuchajcie, nie byłam od lat na Caldo Hill i wam nic nie słychać, bo jest straszny wiatr, ale jest jakże piękny. Czwartek zaczynam od makowej jaglanki z jabłkiem, bananem, migdałami, rodzynkami i orzechami włoskimi, a do tego cynamon i siemię lniane. Dzień dobry. Właśnie sobie elegancko usiadłam, żeby odpowiedzieć na resztę z waszych assumptions i zorientowałam się, że nie mam pojęcia, jak odtworzyć odpowiedzi.
W każdym razie udało mi się zrobić jednego screenshota, więc może minimalną tutaj zrobię robotę. Urwała mi się kamera na tym, jak była mowa o tym, że brakuje mi jednej szczyty szczęścia i chciałam właśnie powiedzieć, że tak naprawdę ciężko stwierdzić i zdefiniować pełnię szczęścia. Ja staram się żyć pełnią życia i być szczęśliwą każdego dnia, ale myślę, że jest coś, czego mi brakuje i wiem, co to jest. I myślę, że to przyjdzie w swoim czasie. Dużo ludzi mówi właśnie o tym, że jestem perfekcjonistką i pracoholiczką. Coś w tym jest. Bardzo cenisz sobie swoją prywatność, a większość rzeczy o problemach nie mówisz. I to jest prawda. Rozgraniczenie mojej prywatności jest dla mnie bardzo ważne tutaj na kanale. Wydaje się, że robię weekly vlogi z mojego życia, ale są tylko pewne sfery życia, o których mówię. I to daje mi takie poczucie, że mam swój własny świat, że jakiekolwiek oceny czy właśnie założenia na mój temat nie są jakby miarodajne. Dlatego, że wiem, że to jest tylko mały wycinek z mojego życia i to pozostawiam dla siebie. Natomiast bardzo się cieszę, że są kwestie, o których mówię publicznie, bo w sferze zdrowia, w sferze ekologii, weganizmu, świadomego życia chcę jak najbardziej się wypowiadać i chcę inspirować, ale wiele rzeczy zachowam dla siebie i to zarówno tyczy się mojej rodziny w większości, oprócz mojego brata, mojego życia osobistego, czy moich poglądów na tematy, które niekoniecznie wydaje mi się, że są warte tutaj dyskutowania. I to było na tyle, jeśli chodzi o mojego screenshota. Zadałam Wam pytanie na Instagramie, czy ktoś mnie poratuje, gdzie znaleźć odpowiedzi, więc jeżeli tak będzie, to wrócę do Was innego dnia. A dzisiaj mamy walentynki, także mam nadzieję, że spędzacie ten dzień miło. Ja idę do szkoły na tłumaczenia z języka niemieckiego. Wybieram się też dzisiaj na jogę. Oczywiście będę szykowała sobie wspaniały walentynkowy obiad. I zabieram Was na jogę, dam Wam znać, jak było, bo to jest moje pierwsze zajęcia, będę łączyłam do Yoga Society, także mam nadzieję, że mi się spodoba. Planuję też skoczyć do cukierni, bo jest wegańska pączkarnia i kupić sobie pączka z okazji walentynek, co odpowiada na pytanie, założenie, które było wcześniej a propos mojej drugiej połówki. Trzy kropki. Miło być stir fry, skończyło się na bowlu sałatkowym. Chciałabym Wam opisać, co tutaj jest, ale jestem zbyt głodna. Jako, że wybieram się dzisiaj ze znajomymi na pizzę, to zamiast pączka zjem sobie po prostu pyszną, wegańską czekoladę z herbatą na deser w domu. Za chwilę lecę na jogę i potem, tak jak mówiłam, walentynkowa pizza. Chciałam Wam pokazać przepiękny plac o złotej godzinie i przy tym placu mam i salsę, i jogę. Witam Was z jakże cudownej łazienki. Byłam na jodze, było wspaniale, to była hatha, chyba powinnam czytać, flow, było po prostu, naprawdę będę chodzić co tydzień. I teraz przez jakieś półtorej godziny odrabiałam lekcje, odpisywałam na maile, a właśnie wychodzę i idę na pizzę z moimi znajomymi do miejsca, które podoba mi najlepszą pizzę neapolitańską, także walentynki! To jest podobno najlepsza pizzeria w Edynburgu, moi drodzy. 5 funtów za marinarę, także mam duże oczekiwania. Say hi to all your fans. Hi! Okay. Hello! That was so English! Okay. Jesteśmy, moi drodzy, w piękny piątkowy dzień. Idziemy na kawkę. Nie idziemy dzisiaj na kolację, ja zmienię planów, potem Wam może to wyjaśnię. W każdym razie jest cudowny dzień i tu jest hot yoga. Bardzo ciekawy. Look, hot yoga. W każdym razie idziemy na kawę, idziemy do kina na Green Book, więc jestem bardzo, 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 bardzo podekscytowana i dam Wam znać oczywiście, jak mi się podobało, też może powiem kilka słów na temat filmu Vice, bo chyba nie robiłam Wam żadnej recenzji. Wow! Słuchajcie, mam zupę grzybową z łazankami. Pozdrawiam, tęsknię za domem. Po dwóch dniach wieczornych maratonów społecznych, nie no, śmieję się, po prostu dwa dni z rzędu robiłam coś na mieście ze znajomymi, więc dzisiaj czas na chillowy piątek. Wróciłam z kina i zjadłam ten obiad, który w ogóle był tak randomowy.
To była zupa grzybowa, którą kupiłam sobie w szkole i do tego zrobiłam łazanki z płatów lasagne, bo miałam ochotę na łazanki, podsmażyłam trochę cebuli i fasolki dla białka i dla smaku. Do tego zrobiłam sobie małą sałatkę z oliwą truflową, która była boska. I taki oto dziwny obiad sobie zjadłam. Dołożyłam do tego tą czekoladę, co wam wczoraj pokazywałam. Natomiast jeżeli chodzi o film, to gorąco polecam. Niesamowity, po prostu bardzo mądry, dobry i łatwy do obejrzenia film, a jednocześnie poruszający bardzo, bardzo ważne i trudne tematy. Lata 60., Stany, oczywiście rasizm, ale w taki niewymuszony, bezpretensjonalny i nieprotekcjonalny sposób. Także gorąco, gorąco wam polecam. No, kreacje aktorskie obydwu panów są po prostu niesamowite. Ja teraz będę sobie oglądała film Wstyd, a jeżeli nie mówiłam wam o Vice, to o Vice mogę powiedzieć, że mega mi się podobał. Bardzo trudny dla mnie pod takim względem politycznym i terminologii. No oczywiście tak, oglądałam go całkowicie po angielsku, więc musiałam być mega skupiona. Ale jeżeli interesują was właśnie tematy polityki, to i podobał mi się Big Short. To jest ten sam reżyser, także bardzo, bardzo, bardzo polecam. No, a ja sobie dzisiaj chilluję i planuję się wyspać. Hej kochani, prawie cały dzień się do was nie odzywałam. Dzisiaj jest sobota. Jak zawsze jestem smętnym, zmęczonym człowiekiem. Może sobie ustawię ostrość na moją reprezentacyjną twarz. No, dawaj. Okej, okay, super. Słuchajcie, dzisiaj był live, który był ekstra, bardzo mi się podobało. Poszłam potem do biblioteki i zrobiłam prawie wszystko, co miałam zaplanowane. Z wyjątkiem tego, że słuchajcie, poszłam tam bez jedzenia, myślałam, że będzie lunch, ale jest sobota i w ogóle nie przyszło mi do głowy, że go tam nie ma. Więc poszłam do Tesco, kupiłam sobie meal deal za 3 funty, polecam, z falafel wrapem. Siedziałam tam do zamknięcia do 17 i wtedy nie skończyłam wszystkiego, więc miałam taki niedosyt, że kurczę, to planowałam sobie, że dzisiaj to skończę i nie mogę tego odhaczyć, więc stwierdziłam, że zrobię to, co miałam zrobić jutro, czyli, uwaga, nagrywam, słuchajcie, podcast dla Fundacji Bądź z kongresu. Tak się cieszę, słuchajcie, moja przyjaciółka Kart ma mega mikrofon, więc możliwe, że ponagrywam dla was w ogóle więcej rzeczy. Natomiast bardzo, bardzo się cieszę, że udało mi się nagrać prawie wszystko. Jutro tylko sobie tam ewentualnie dogram coś, jeżeli uznam, że trochę za bardzo szeleściłam, bo też nie mam tutaj żadnej osłonki. W każdym razie jutro całość będzie gotowa i przez to będę miała czas, żeby iść do biblioteki. Z życia kujona. No a teraz powiem wam, że zgarnęłam na przecenie w Tesco paczkę jarmuż za 30 pensów, więc zrobię sobie wielką kale salad i chyba dokończę moje seriale. Także jestem bardzo szczęśliwa. Szalona sobota w moim wydaniu. W każdym razie chciałam tylko powiedzieć, że oglądałam film Wstyd i nie podobał mi się, także nie polecam. Jest dosyć mocno, mocno erotyczny oczywiście. Ale tak po prostu mnie nie ruszył specjalnie. No nic. Powiem wam, że dzisiaj chyba przeszłam samą siebie i stworzyłam sałatkę wielkości chyba 4 dłoni, czyli wielka sałatka jarmużowa z pastą z czerwonej fasoli, prażonymi orzechami, awokado, ogórkiem, pomidorkiem, do tego płatki drożdżowe, do tego siemię lniane, do tego mega przyprawy, super sos. Testuję i daję znać. Niedzielny stir fry z nudlami i pomidorami z dodatkiem kolendry i nerkowców zauważa się pycha. Moje włosy są dzisiaj szalone. Jest niedziela. Idę po zakupy spożywcze, a potem idę na film Star is Born. Słuchajcie, za chwilę wychodzę do kina, ale pomyślałam, że do kina, to jest takie jakby, to jest seans studencki Narodzin Gwiazdy, które już widziałam. W każdym razie muszę już wychodzić, ale mam chwilę, więc postanowiłam, że zrobię dla was ostatnią część reagowania na wasze założenia na mój temat i to miało być szybkie, a wychodzi na to, że jestem bardzo daleko, więc ekspresowo. Uwaga, nie przejmujesz się codziennymi sprawami, nie spalasz się ze stresu. Przejmuję się i bardzo łatwo stresuję się wszystkim, ale umiem sobie to wytłumaczyć i stres mnie nie paraliżuje. Codziennie robisz to-do list i określasz wykonane zadania. Tak, zdecydowanie tak. Wiele osób mówi, że jestem bardzo opanowana i ułożona i nie szaleję, ale to już wcześniej się opowiadałam. Masz rozbudowaną duchowość, znasz swoje poglądy, uczucia, rozumiesz je. Powiedziałabym, że tak.
Szczególnie w ostatnim roku to się zmieniło. Odczuwasz przywiązanie do Polski? Zdecydowanie tak. Nie spodziewałaś się, że twój podcast będzie tak szeroko i dobrze odebrany. Zdecydowanie. Po prostu nie miałam żadnych oczekiwań i jestem w szoku i bardzo, bardzo jestem szczęśliwa i wdzięczna, że wam się to podoba. Nie czujesz obrzydzenia przy zapachu prawdziwego mięsa, na przykład kurczaka z Rożna? Szczerze, raczej mięso mnie nie obrzydza. Całe życie je jadłam i jakby... Nie będę się nagle zachować, jakby to było coś totalnie mi obcego. Rzadko chorujesz? Zgadza się. Mam bardzo dobrą odporność, za co jestem wdzięczna moim rodzicom, że nigdy nie dostawałam antybiotyków praktycznie. Ciężko ci było wyjechać z Polski teraz? Czy ja wiem? Wiedziałam, że tutaj jadę na chwilę, więc nie było to jakoś specjalnie ciężkie. Twoje życie miłosne jest bardzo prywatną sprawą i raczej nie będziesz go upubliczniać. Też chyba o tym wcześniej wspomniałam i zdecydowanie się zgadzam. Twoja relacja z Kubą wiele się polepszyła, kiedy przeszedł na weganizm? Nie sądzę, zawsze była dobra, ale teraz jest lepsza, po prostu on trochę dojrzał, znaczy trochę, po prostu dorasta. Jesteś bardzo rodzinną osobą. Zdecydowanie, zdecydowanie tak. Wiele osób powiedziało o tym, że nie jestem szaloną weganką, jakimś nie narzucam swoich poglądów i że to lubią, także zgadza się, to jest bardzo dobre założenie. Nie narzucam nikomu swoich poglądów i nie jakby... obnoszę się z tym, że jestem weganką. Nie staram się ludzi wprowadzić w jakiś taki stan dyskomfortu. Ktoś powiedział, że nie mam wad. Niestety muszę cię zmartwić. Mam. Nigdy nie byłaś pulchniejszą osobą, zawsze byłaś raczej szczuplutka. Zdecydowanie tak. Nigdy nie miałam żadnej nadwagi nigdzie. Boisz się, że w nocy otworzysz lodówkę i przypadkowo sięgniesz po kabanosy. Na szczęście w mojej lodówce nie ma kabanosów i nie mam takich obaw. Natomiast, słuchajcie, miałam tak chyba z dwa razy, że śniło mi się, że po kryjomu jadłam mięso. Jesteś mało imprezowa, wolisz dom, ewentualnie kawiarnię, pub od klubu. A to jest właśnie ciekawe, też o tym wcześniej mówiłam, ale ja o wiele bardziej wolę klub od pubu, bo uwielbiam tańczyć. Jesteś odważna i nie boisz się nowych wyzwań. Jestem odważna, boję się nowych wyzwań, ale je mimo wszystko podejmuję. Jesteś bardzo ambitna. Tak. Zgadza się. I to od kilka razy się pojawiło. I że jestem kulturalna, także bardzo mi miło, staram się. Jesteś romantyczką, lubisz róże, kolacje przy świecach i podoba ci się wizja białej sukni. To jest bardzo ciekawe. I uważam, że jestem romantyczką jak najbardziej. Nie przepadam za różami czerwonymi, to jest ciekawa rzecz, ale bardzo lubię takie romantyczne gesty i jak najbardziej wizja białej sukni wydaje się ekstra. Jesteś bardzo dyscyplinowana. Myślę, że tak. Nigdy nie eksperymentowałam zbyt z kolorem włosów. Miałam tylko ombre raz i nic szalonego więcej nie zrobiłam. Wydaje mi się, że miałaś partnerów, o których nie wiedzą widzowie. Może? Może? Nie lubisz nowych barw ubrań, szalonych kolorów włosów, wolisz stonowane rzeczy. Zależy od nastroju, ale raczej tak, raczej tak. Patrzę, czy czegoś jeszcze nie ominęłam. Że jestem empatyczną osobą. Tak, zdecydowanie tak. Bardzo, bardzo rozbudowała się moja empatia w ostatnim czasie. Nie spóźniasz się. To jest ciekawa rzecz i na tym zakończymy. Ja, moi drodzy, bardzo nie lubię się spóźniać. Raczej się nie spóźniam, raczej jestem na czas, ale zawsze jestem wszędzie na ostatnią chwilę. Choćbym wstała 2 godziny wcześniej, to i tak zawsze wybiegam w panice i walczę z czasem. Także niestety nie jestem tą osobą, która jest zawsze dużo wcześniej, ale też naturalnie się nie spóźniam, ale ciężko jest mi być na czas, bo po prostu... jestem chaosem, tak jak mówiłam wcześniej. No, dam wam znać może jeszcze co tam u mnie dzisiaj i to już będzie koniec zaraz vloga. No ale co, muszę lecieć, bo się spóźnię. Pa! Kochani, wyglądam jak porywacz. Idę do domu, film był wspaniały. Ale już go wcześniej widziałam, także Narodziny Gwiazdy, jeżeli nie mieliście przyjemności, to polecam. Za tydzień, słuchajcie, idziemy z przyjaciółką oglądać Oscary na żywo. Boże, to światło jest naprawdę tragiczne. Dziękuję wam za oglądanie tego filmu. Całuję was i zobaczenia za tydzień. Pa!